Hej, hej, witam was na naszym kanale, no to gramy! Cześć, kochani! Jesteśmy dzisiaj w sklepie Karena. I tutaj jakieś dziecko. Karen prosi o kierownika. Ucieczka przez otwór wentylacyjny po mojej lewej stronie. Dotknij ekran, aby przełamać otwór wentylacyjny. Chyba to będzie taki po prostu nasz pomocnik, to dziecko. Ach, dobra, fajnie, spoko. Znowu Ej, musimy czapeczka, uciekać. Mogę sobie wziąć? Weź sobie jakąś fajną czapeczkę. Znowu musimy uciekać, znowu musimy zewiewać. Tutaj nas po prostu uwięziono. Tutaj nas przetrzymują gdzieś w jakimś składzie, w jakimś magazynku. Dobra, jest udało się. Wentylacja została przełamana. Ale patrzcie, jak się fajnie chodzi. Jakoś tak inaczej, jakieś takie dziwnie, tak? No. Ta głowa tak do przodu, nie? No. O to chodzi? No, może tak. No, jakoś tak inaczej w tej grze. Widzicie, tak jakoś taką głowę do przodu. Słuchajcie, co tu jest, o co tu chodzi? Po prostu trzeba biec tutaj po tych wentylacjach, czyli standardowa ucieczka. Szybko. Gdzie teraz dobiegniemy? No, tutaj jest dziecko. Czy coś jest ciekawego? A, to są te takie te. A, to są nasze podesty, które po prostu będziemy mogli wykorzystać kilka razy. Ale tu jest jakoś tak za dużo nawalony ten ekran. Wszystko mi wkurza, o to mi wkurza. Dlaczego? Wydaje się, że to wszystko ci nie pomaga, tak? Patrzcie, tutaj nie ma takiego czegoś, że to się samemu zostawia. Nie ma czegoś takiego? Wchodzić. Musisz wszystko sobie samemu zrobić? No. Wow, to będzie dużo roboty. Aha, bo czyli co postawisz, to po prostu już musi zostać, zostaje, tak? Ale dobra, ja wolę takie, że samemu po prostu sobie człowiek. No tak, i później my można już zabierać. Mamy na to ten. Na to patent, dobra, to nic. Ale tu będzie łatwo, bo weźmiemy jeszcze jedną i zaraz będzie wszystko. Dobra, więc biegnij, byś nie spadła na dół. Jest w porządku, tu ci podpowiada, gdzie masz kłaść i dobra, biegniemy. I teraz możesz skoczyć na górę, na tą rurę. Myślałam, że to jest takie cieniutkie. No nie, dobra, skakuj. Dobra, i teraz wyżej, teraz znowu gdzieś będziemy musieli tutaj wejść. I aha, znowu tutaj jest. Znowu jest kratka. Tutaj kilka razy trzeba ją stuknąć, żeby ją po prostu powalić. Wow. I tutaj uwaga, bo tu się kręci. Tam coś jest, jeszcze jakieś smrody wychodzą z. Nie, to jest ten. Chociaż nie wiem, co to nawet było. Okej, jesteśmy. O nie, to jest. O, jest Karen, on znowu chyba będzie chciał nas zgonić i zamknąć gdzieś w jakimś pomieszczeniu, ale zaraz zobaczymy. Karen wie, że tutaj jesteśmy i zamknęła wyjście. O nie, ucieczka podczas próby znalezienia przycisku, aby otworzyć bramę. Aha, czyli szukamy teraz przycisk, tak? Tak. Musimy szukać przycisku. Dobra, nie bój się, Monika, tutaj drzwi nie otwierają się, tak? Może przez to okno trzeba przejść, nie koło niego po prostu, może on tu będzie nas gonił. Tu patrz, co się dzieje, dobra. Goni nas. Ale to jest on czy ona? Ona! To jest Karen. Karen, ona, to jest dziewczyna, ale troszkę brzydka, wydaje mi się. No troszkę. Dobra, i czy ten przycisk. O nie, ona tam już jest. A przycisk jest wciśnięty? Jest! Jest wciśnięty, dobra, więc już możemy biec dalej. Ona nas goni. Ona lubi pomarańcze, ale ona lubi też gonić nas tutaj. Cały czas próbuje się odwrócić, tak żeby się pokazała. No niezbyt ona jest urodziwa. Może kiedyś, jak była młodsza, to była ładniejsza. No nie! O, nie udało ci się, widzisz? Chciałam próbowałaś? Czy ci ją sprankować, żeby wyjść? No słuchajcie, Karen tutaj ma swoje. Ma swój patent na to wszystko. Dobra, uciekam. No nie udało ci się. Piękna Karen cię złapała. Chcę ci opowiedzieć bajkę może na dobranoc. Nie, ona bajkę łapie. Bajkę na dobranoc? Raczej byście nie chcieli chyba takich bajek. No nie. Co się dzieje, Monika? No biegaj trochę. Jak no to? Ja biegam, no już byłaś wtedy blisko. I dlaczego? No nie udało się. Musimy. Musimy powtarzać, dobra, no to musisz jakoś moją żyją zagonić tutaj do tego rogu i dopiero wtedy, dobra, szybko, teraz, bo Karen nas goni, Karen jest blisko, zobacz już te nóżki. Jest! Dobra, udało się. No dobra, ale tutaj musimy po tych parasolkach skakać, parasolki. Czemu akurat parasolki? No nie wiem, są rozłożone tutaj po jakimś, na jakiejś wodzie, no dobra, udało się, teraz znowu wybijamy kratkę w wentylacji i biegniemy dalej, zobaczymy, gdzie teraz nas przeniesie, na razie skaczemy, na razie chodzimy sobie, jest bezpiecznie, ale coś czuję, że za chwilę może być znowu. Można zostać tą Karen. Można zostać, dobra, a to też mogłoby być fajne. I dlatego może to są gracze i dlatego nie jest tak łatwo, Monika, co? Dobra, coś tam znowu to jajko podpowiada. To jest jajko tutaj, co? To jest dziecko. A, to jest dziecko, tak. Nie, tak, ułóż skrzynię i przeskocz przez nie. Aha, dobra, czyli podpowiada nam tutaj, żeby... O nie, znowu jest słabo, bo nam pokazuje miejsce. A, no właśnie, nie powinno pokazywać miejsca. Może to po prostu szybko. A może wybraliśmy po prostu zbyt łatwy level, wiesz, jakby było trudniejszy, to może... Tak. Po prostu... Ale tam jakby był nieaktywny ten No, ale w ogóle w trudniejszym to się przechodzi długo mega, dlatego... No tak, bo jest dużo pewnie więcej utrudnień, to wszystkie tutaj te pułapki są zbyt...
trudne. A my tutaj wam, znaczy, no tak, albo po prostu się nie daje przejść, a my tutaj wam, nie chcemy was zanudzać po prostu przy jednej rzeczy. No właśnie. Siedzieć 10 minut. Więc przechodzimy tak, prostu... tak jak umiemy. Dobra, to jest jakiś safe, Monika? Masz, tak. Masz kod do tego safe'u? Nie mam, ale tutaj, o nie, nie może. Tu jeszcze coś jest, dobra. Ale to nic. Dobra, no to przechodzimy przez te lasery, tylko musimy uważać na nie, bo jeżeli na nie wejdziesz, no to na pewno by się zakończyło. Dobra, mnie. Jest. A, czyli safe się otworzył. Się. Dobra, czyli musimy wrócić teraz. No, musimy wrócić i safe, przez safe przejść. A może tam jest złoto, może coś tutaj jest. Nie wiem, co tam jest. No, może jest złoto, może po prostu wzbogacimy może się teraz, tak. jak przejdziemy do tego safe'u. Zobaczmy. Zobaczmy, co tu się to będzie działo. Jest, safe jest otwarty. Aha, czyli tutaj nic znowu to chyba nic nie da. Tu a, nie przycisk jest. Mamy. Przycisk następny. I co ten przycisk robi? O, kolejne drzwi otwiera. O, tam pewnie będzie ona. Tam pewnie będzie ona. Karen już na nas czeka. Karen już tutaj będzie chciała nas złapać. Dobra, znowu to jajko dziecko coś nam podpowiada. Tak. Użyj tej, well, po mojej prawej, aby włączyć ten trujący guzik. Aha, musisz tutaj po prostu wejść i zakręcić to, dobra. A, i teraz już nie ma trującego, musisz wrócić, tak, i biegniemy po skrzynkach, dobra. Tam super. Ona będzie. Jest ona? Tak. Dobra. Ochroniasz dziecka. Oh no, dziecko. They have security. No i co tu zaraz chwilkę, zaraz przetłumaczę. Oni mają ochronę, dałem ci pistolet na szynę, dotknij ekranu, aby pokonać ochroniarza. Czyli po prostu nie musimy, musimy... Patrzcie, no. Oni mają swojego ochroniarza, ja sobie to przybliżę, żeby było mi łatwiej. Dobra. To go cofę, ej, to na się może się stać, a, co cofa nie? Go, no właśnie, on nie może do nas przyjść. Dobra, spoko, tam już mu niewiele tego życia zostało. Dość proste, prawda? Bardzo proste. Bardzo nawet. Proste, ja on nawet, w ogóle nie... Wiecie, ja się, można się nie ruszyć, może tylko się klikać. Nie ruszać, tylko klikać i on w ogóle nie strzela, on w ogóle nic nie robi. On się zbliża do nas, on nas może zaraz pokonać. Nie, to my pokonujemy Boże, ochroniarza. Jejku, co z tą ręką? Fajnie, ona tak właśnie jest przełożona, tak jak czasem właśnie się strzela. Ale ona w ogóle gdzieś mi tu rośnie z brzucha. A no, jakoś tak dziwnie. To jakieś dziwne tutaj animacje są. No nic, Monika, idziemy dalej. Dziwna sprawa. Dziwna sprawa, idziemy dalej. Znowu te kręcące laserki. O nie, o nie. Gdzieś a dobra, dziecko. Jesteśmy, co tu będzie, jaka te podpowiedź? Te drzwi są zamknięte. Dobra, zaraz. Te drzwi są zamknięte, ale wydaje się, że są klucze ukryte w tym pokoju. Możesz je znaleźć? Można je znaleźć, no właśnie. Trzeba tu, mam już. Jak szybko znalazłaś. No bo to teraz mam, to było na tej półce leżało. No to jest prosty dość parkour, no wszystko jest tak jakby pod ręką. A klucze, a bo są różne, widzisz. Jeden było łatwo znaleźć. A czy resztę znajdziesz? Może podskocz, może zobacz. Tak, jest następny klucz, a to tych kluczy potrzebujemy trzy chyba. Więc jest kolejny, dobra. No nie, damy radę. A, musisz najpierw tam wnieść, musisz najpierw tam włożyć do dziurki od klucza, dopiero potem znaleźć trzeci klucz. No ale już wiemy, gdzie jest, więc spokojnie go bierzemy i otwieramy teraz te drzwi. To, chyba nie tą stronę się łapie. No jakoś dziwnie troszkę, ale to nic, ważne, żeby zanieść do drzwi. Dobra robota i idziemy dalej. Myślałam, świetnie, stąd, tu jest jakieś biuro, tu są jakieś komputery. Tak. Patrzcie, takie biuro. Biuro, tak. Oj, nawet można tutaj kawkę sobie a można nie, to zrobić. Jakąś wodę, nieważne coś, ale no coś. Dobra, można sobie tutaj umyć naczynia, ale kurde, my nie po to tu przyszliśmy. A może tu właśnie jest tak, przejście? Tak, tu. Tędy jest przejście, rzeczywiście, dobrze. Idziesz, Monika, tymi rurami górą, zobacz. Patrzcie, jak to ktoś biuro. Ktoś tutaj chce uprościć, ale to chyba nie można. Chyba się tak nie da, więc chłopcze, musisz pójść. Nie, udało mu się, widzisz? Ale szybciej by było tam. No, dobra, idzie razem z nami. Znowu rozwalamy kratkę. Dobra, i mamy takiego... Gonimy się z tym chłopakiem. Tak, mamy kompana tutaj, żeby sobie przejść ten parkour. Ciekawe, kto zrobi to wcześniej, czy my, czy on. No, ale tutaj tak naprawdę każdy się ściga ze sobą. Dobra, tu są jakieś labirynty, no troszkę z tych idzie półek. Za mną, idzie za mną! Idzie, dobra, słuchaj, ale tu są labirynty. Czekaj, nie mogę mu tym pokazać drogi. No dobra, on sam to pewnie znajdzie szybko. Dobra, znowu wentylacja. I tutaj już mamy lasery, więc ta wentylacja nie jest taka prosta i uważaj, pewnie, a tak, tutaj to samo. Dobra, rozwalamy i gdzie się teraz znajdziemy? Nie znowu wiem. W jakimś magicznym pomieszczeniu. W jakimś... O nie, tu jest. O co tu chodzi? Na pewno trzeba nacisnąć przycisk i wbiec po tych schodach. Szybko, bo Karen nas goni. Nie, Karen tutaj nie chce pozwolić, żebyśmy... O nie, dobra, jest już na dole. No. Ten gościu dopiero tam. Dobra, jest. Nie, było
było tak trudne. Nie chciała Karen, żebyśmy tak łatwo opuścili to pomieszczenie, ale się udało. Wow, Karen wow. Teraz sobie jest na dole i patrzy. Ona jest straszna. Ona jest straszna. No kiedyś na pewno była ładna, ale może po prostu ze wiekiem, ze starości już tak troszeczkę jej się zbrzydło. To nic, nie martwmy się tym. My musimy po prostu stąd uciec, a dobrze nam idzie. Chociaż teraz o mały włos nie natknęłaś się na ten laser, ten jasno, tako zielonkawo-niebieski, nie wiem jaki to kolor dokładnie, ale no jest tutaj wiele tych pułapek. No właśnie, ale dobra. I jest tutaj też wiele rzeczy do ułatwienia. Tak. Dobra, słuchaj, ale my sobie poradzimy bez tego, przeskakujemy. Kurczę! Nie poradzimy pierwszy sobie raz, jednak, pierwszy raz umarłam, wiecie sobie. Co? No, rzeczywiście, dość długo. A na którym jesteśmy już w stage'u? No, jesteś na... Na 21. 21, a jest ich? Nie wiadomo ile. Nie wiem, jakaś dziewczyna jest na 36. Aha, no to jeszcze trochę. No, to dość długo już to trwa. Tak, dlatego ten parkour będzie taki długi. No, taki długi, no to nic, dobra. Ale próbujemy to przejść. Teraz to są jakieś wiatraki, pewnie te wiatraki nas podniosą do góry pewnie przy skoku. Tak. I więc uważaj! Nie boję się! Dobra, wyżej, jeszcze na ten drugi. On jest jeszcze wyżej, Daje. No gdzieś musisz tu zeskoczyć, tylko gdzie? Tam jest taki podest. Udało się, dobra, super. Czerwone rury, biegniemy po nich, czy nie? Nie biegniemy, nie, tylko przeskakujemy. Idziemy. Teraz są takie żółte czy pomarańczowe. Dobra, biegniemy. Okej, i teraz co, tak jakbyś... Dobra, wiem. Znowu trzeba skoczyć i do góry. Oj, to jest takie fajne. Super, fajnie, dobra. Biegniemy przez kolejne wentyle. Skacz. O jejku, jak mi kamerę ten. Skacz. Wow, chyba co? Kurczę, bo umarłam, bo tak jakby jakoś ta kamera mi się źle zrobiła. Źle zobaczyłaś, no dobra. Myślałam, że coś gorszego. Jakoś dziwnie teraz to widać wszystko. Dobra, skacz Monika i teraz może ci się uda. Ojejku, to jest lepiej z oddalonym. Aha, z oddalonym, dobra. A później jak będziesz tam, to może... To? Tu, teraz znowu wentyl i do góry. Fajnie, bardzo fajnie się lawiruje. A dołączyła do nas Agatka. Cześć Agatka. Oglądasz razem z nami, jak Monika przechodzi. Fajnie, prawda? Uciekamy od tutaj... Kurczę! No znowu to samo, o co chodzi? Nie wierzę, bo... Jesteśmy znowu tutaj. O nie, ten boj nas dogonił. No właśnie, jesteśmy w sklepie takiej ładnej pani, która się nazywa Karen. Karen już kilka razy nas goniła. Może udać się razem z nami jeszcze ją zobaczyć, to zobaczysz, jak ona wygląda. Ale teraz sobie tutaj próbujemy dać radę z tymi takimi laserami. Agatka, podoba ci się tutaj? W ogóle grałaś już tą grę, czy nie? No umarłam w ostatniej sekundzie! Ucieczka ze sklepu Karen. Nie, no ja po prostu nie umiem w to tych przejść. No umiesz, tylko skup się, bo Boże, byłaś masakra. Już na samym końcu masakra. I cię po prostu cofnęło. Już otwierałam te wenty już ostatnie. No dobra, próbuj Monika i teraz skoncentruj się, żeby cię ten... cały czas się wydaje, że wpadasz w ten laser. Nie? Tak jakoś tak... O nie, no to jest takie... Ale widzicie, przecież ja już dalej byłam. Dobra, próbuj Monika, musisz się jakoś tutaj skoncentrować. No i o ten... A ten gościo też razem z nami skacze. Dobra, Monika, próbujemy jeszcze raz. Tutaj jest fajnie, bo nas... Szkoda, że tam jakiegoś nie ma checkpointu, żeby tak się daleko nie cofać, prawda? No ale dobra, no trzeba pokonać te lasery. Te lasery są ciężkie do pokonania, jak widać. No, tak jakby, no nie ciężkie, ale takie wszystko, ciężkie. No wszystko dobrze szło do tej pory, a teraz... Jest, udało się. W końcu się udało. Dobra, i to jest chyba na czas. No to dobra, otwierasz sobie... No nie, ja myślałam, że tu się od razu otworzę, ale tutaj pewnie będzie checkpoint. Otworzyłaś sobie szufladkę, ale ona się szybko schowała, więc uważaj teraz, Monika. Jedna, druga, trzecia, jesteś coraz wyżej. Ej, czemu? No dobra. Dawaj. No dawaj, dlaczego jej nie ma? O dobra, jest. Otworzyła się. Jakoś powoli. Właśnie, teraz znowu musimy czekać po prostu na kolejną. Dawaj. Nie możemy się pośpieszyć, bo jak się pośpieszymy, to spadniemy po prostu. Pierwszy, myślałam, że to w ogóle będzie na czas i wiecie, że to trzeba szybko... No. Przejść, dobra, jesteśmy na kolejnym. Wow, i teraz speedzior. Zestresowałam szybko, się. Bardzo szybko trzeba biec. Tutaj znowu mamy speedziora jeszcze, czy nie? Już nie mamy. Dobra, weszliśmy do wenta i znowu go rozwalamy te kratki. A ten gościu gdzieś tam został. Gościu został, ale no, to jest dość długi parkour. Dobra, Monika, wejdziesz tu, czy nie? Wejdziesz? O co tu chodzi? O, jest, dobra. Udało się. Parolotnia! Spadochron! Na spadochronie, dobra. Ej, a nacisnęła się ten przycisk, czy nie? Tak! Dobra. Boże, jak tu jest ten strzeż, nie widzisz tych laserów za bardzo, bo ten sparolotnia.
lodnie, ten spadochron. No, spadochron ci przeszkadza. Widzicie tego, jak zrobię, ale dobra. Teraz dobra, jakoś to, taki mam dobre to ujęcie. Rób tak, żeby... O, ale co, próbujesz zmienić kamerę, to ona ci zasłania, nie? No. I patrzcie, jak to jest trudno, to jest utrudnienie wielkie. Słuchajcie, jak będziecie w to grać, to musicie tutaj dobrze kamerę skierować. A jak się przybliży, to jest tak o nogi, co to nie? To źle też, no, dobra, ale dobra, chyba już jesteśmy. Wow, udało się. Mam ciągle, dobra, pozbie, nie, pozbądź się może te parę. Szybowiec znaczy, to się nazywa. No, tej, tej... Szybowca. Spadochron chyba, tak? Spadochron. No, szybowiec się nazywa. No, szybowiec, tak jakoś tutaj, wiesz, tłumaczą troszeczkę może nie odpowiednio. Tak, nie, ale to ogólnie po polszczyźnie to jest spadochron. Spadochron, tak. Dobra, znowu taki wiatraczek. I lubię tu znowu, takie sprawy. No, omijamy te lasery. Tutaj jest łatwo już patrzeć, już nam nic nie przeszkadza, więc możemy się skoncentrować tylko tak, tam na tym, żeby po prostu pokonać te lasery. Jak fajnie cię przewraca, tak z lewa na prawo. Dobra, dobra, i gdzie w końcu wylądujemy? Czy jest jakiś podest? Dobra, nie? Jest. Dobra, jest, ale dobrze. O, jakieś dziewczyny. Jakaś koleżanka nas tutaj koleżanka. Idzie razem z nami, hej, hej. Będziemy chodzić razem i mam nadzieję, że razem przejdziemy ten parkour szybko. Skacz, biegnij. No taki, powiem wam, średni ten parkour. Trochę nudnawy mi tak, się wydaje. Tak, mi też się tak bardzo wydaje. Już jest o te... tutaj taki... Przecież te lasery to już przechodzimy dziesiąty raz. Kilka razy było. O nie, tu będzie może bary. No i ten Bejbuś, nie no. To nie bary, trochę tylko jak się... Ten. Ten słodki ten. Bejbuś powiedziała. A, Bejbuś, a powiedziałaś bary, powiedziałaś bary przez chwilę. Bejbuś nam podpowiada. Będziesz musiał wykonać naprawdę daleko skoki. Weź kola, aha, bo może ci biegać szybko. Kola weź, weź kola. Weź kola i biegniemy szybko i skaczemy wysoko. I dobra. Tak, Monika się napiła i skaczemy po takich puszkach. Tu się nie udało, bo się zestresowała. O co chodzi? Dobra, nie stresuj się, Monika. Kolejna wcale. Kola. Masz właśnie tą kolę wypitą, która daje ci wysokie skoki i możesz szybko biegać i wysoko skakać. No i dobra, i uważaj. Fajna sprawa z puchy, takim skakaniem. Z puchy na puchę. Dobra. Puchy, dajcie puchy. Dajcie puchy, dajcie puchy. I uwaga, Agatka, jak myślisz? Fajny ten parkour? Taki średniawy, tak? Dżemik. O, dżemik truskawkowy. Truskawkowy dżemik to ja bardzo lubię. Kto z nas lubi? Truskawkowy to mój ulubiony. No właśnie. Agatka, lubisz te dżemiki? Jest zamknięta O nie, toaletka. Tu będzie Bejbuś. Już wyjście! Już jest blisko. Bejbuś... Ale nie, bo my jesteśmy dopiero na 34, a tu... Kto jest na 35? No 35. No to... Może już jesteśmy blisko, może blisko. Tak. Więc no, bądźmy już tutaj tacy przygotowani na to, na że niedługo się ten... tu wyjdzie. I wow, co? I o nie, gdzieś tu bitwa. Będzie Karen. Bitwa Patrzcie, Karen, Agatka. O Boże, ja się boję, to ona... jest właśnie ta Karen, piękna nasza koleżanka, zobacz. Która nas tu uwięziła i biegnie za nami, no to zobacz. Jest koleżanka. To jest koleżanka, to nie jest chłopak, to jest dziewczyna, a ona tak wygląda. No może nie jest zbyt przepiękna, może w konkursie piękności by nie wygrała, ale na pewno jest bardzo silna i szybka i za nami goni. Monika co się próbuje. Stało? Ona dostała ona tą tarczę. Kulę, dostała kulę. Tam jest, słuchajcie, samochód policyjny może zadzwonił po policję, żeby nas uratowała. Chyba nawet sobie policja z nią nie da rady. No właśnie. Jak ona przez te drzewa przelatuje? Nie wiem, ona ma siłę. Patrzcie, zatrzymam autobus ją. Autobus nawet jest taki szkolny. Dobra, szybko, szybko. Co? Ja, ale ej, to powinno już nie powinno tak już być. Ma bardzo mało zdrowia. Monika, więc jest spoko. Szybko, uciekaj troszkę i wal tym tą wale swoją, w nią tą bronią swoją. Dobra, już ma bardzo mało życia, a my biegniemy, biegniemy i ją próbujemy raz. Pokonać. I chwila, jest, w końcu się udało. Wsiadaj do autobusu, aby uciec. Dobra. I będziemy jechać tym szkolnym. Wow, szkolnym autobusem takim. Agatka, jechałaś kiedyś takim autobusem? W ogóle nie. Byłaś kiedyś w Stanach Zjednoczonych Ameryki? No właśnie, ja też nigdy nie byłem i też nie jeździłem takim autobusem, ale wiecie, udało nam się dojechać gdzieś. Tak. Słuchajcie, i tak, to już noża jest. Patrzcie, jakie fajne, poczekajcie, musimy skorzystać z czegoś. No to skorzystajmy tu z czegoś, zobaczmy, co tu jeszcze czekajcie, jest. Czekajcie, ten diabelski młyn. Wow, diabelski młyn. Może ja bierzemy na trampolinę, żeby było fajnie. Nie, najpierw na diabelskim młyn. Wow, co się będzie kręcić? Tak, dla tych, co wygrali tutaj, to oczywiście to przygotowane się są kręcić, jakieś fajne nie, rzeczy. Jest diabelski młyn, jest sala słabe. Zabaw, jest plac zabaw. Słuchajcie, jest można tutaj można się zaraz. Bawić aż do końca dnia. Słuchajcie, a my dziękujemy wam, że oglądaliście razem z nami ten dzisiejszy filmik. Oczywiście klikajcie dużo łapek w górę, no i subskrybujcie nasz kanał. Klikajcie w miniaturki filmów, które teraz pojawiają się wam na ekranie. Oglądajcie inne filmiki na kanale. No to gramy! Tak, a my może w ogóle kiedykolwiek tam wejdziemy, a jeżeli nie, to będziemy tak wchodzić przez wieczór. Przez cały czas, aż do samego końca filmu. Słuchajcie, subskrybujcie nasz kanał z dzwoneczkiem. Do zobaczenia następnym razem. Pa, pa! Pa.